W sobotę 24 sierpnia w Muzeum Zamku w Oporowie odbył się niecodzienny koncert zorganizowany w ramach obchodów 70-lecia muzeum. Jak długa droga i skąd w ogóle pomysł, żeby dotrzeć z Tokio do Kutna? Do Kutna. Znaczy, mam znajomą w Kutnie, Ewę, i ona właśnie zaprosiła mnie do siebie w lutym, jak studiowałam w Krakowie przez pół roku na Jagiellońskim i przyjechałam tutaj, żeby ją odwiedzić. I przy okazji tutaj przyjechaliśmy, żeby zobaczyć tak po prostu ten zamek, bo to jest bardzo ładny zamek. I zobaczyłam w tej sali, gdzie ja grałam dzisiaj, ten fortepian. I moja koleżanka, z którą właśnie przyjechałam tutaj do tego zamku, zaproponowała, żebym coś zagrała, no Chopina. I wtedy zagrałam na Nocturne numer 20. Wtedy pan przewodnik zaproponował, jeśli ja bym chciała, to bym mogła coś zorganizować, to znaczy zrobić koncert. Na początku, szczerze mówiąc, nie byłam zainteresowana, bo nie byłam pewna, czy to się uda, bo profesjonalnie nie jestem pianistką. Zwykle czytam książki w bibliotece i chodzę na zajęcia takie językowe, więc bardzo mało czasu mam, żeby ćwiczyć, tak siedzieć przy instrumencie i tak dalej. Ale jednak się zdecydowałam na ten koncert i w ogóle ten wyjazd rodzinny, ponieważ moi rodzice już nie są tak młodzi jak rodzice moich na przykład, nie wiem, kolegów, koleżanek. Także chciałam jak najszybciej zabrać swoją rodzinę do tej pięknej Polski i pokazać znajomych też, i tą piękną przyrodę polską, no i po prostu przedstawić Polskę, którą się zajmuję. I właśnie mi się udało, więc bardzo się cieszę. Pomysł powstał niedawno w głowie tego koncertu, ale wizyty w Polsce musiały być już dużo wcześniej, ponieważ mówi pani świetnie po polsku. Czyli kiedy pojawił się w ogóle w głowie pomysł, żeby przyjechać do Polski? Jak pisałam egzamin wstępny do uniwersytetu, musiałam wybrać kierunek studiów, bo moja uczelnia jest Uniwersytet Języków Obcych i każdy student musi wybrać jakiś język jako główny taki przedmiot. I wybrałam właśnie polski, ponieważ już słyszałam od dawna, chodząc do szkoły muzycznej, o tym, że tutaj jest na przykład Uniwersytet Chopina, to znaczy Akademia Muzyczna imieniu Chopina. I jeszcze sporo Japończyków przyjeżdża tutaj do Polski, żeby studiować muzykę i mieć zajęcia z polskimi profesorami. Więc już słyszałam wiele, wiele o Polsce i ogólnie takiej atrakcji muzycznej w Polsce. I chciałam jakoś połączyć swoją pasję do muzyki i swoim zainteresowaniem językami obcymi. Także tak to wyszło i tu jestem teraz.